miał dzwonić. Widzicie, tak dzwoni. Ale zadzwonimy na chwilę do księdza Sebastiana. Pa, pa, pa. No, no. Szczęść Boże! Szczęść Boże! Pozdrawiamy serdecznie księdza Sebastiana. Pozdrawiamy serdecznie księdza Karola. Cóż tam dobrego, tak pomyślałem sobie 4 minuty przed różańcem, mówię, jeszcze zagadam. Do naszych serc, do wszystkich serc uśpionych, dziś zabrzmiał dzwon, już człowiek obudzony, bo nadszedł czas i dziecię się zrodziło, a razem z nim maleńka przyszła miłość, maleńka miłość w żłobie śpi, maleńka miłość przy Matce Świętej, dziś cała ziemia i niebo lśni dla tej miłości maleńkiej. Maleńka miłość w żłobie śpi, maleńka miłość przy Matce Świętej, dziś cała ziemia i niebo lśni dla tej miłości maleńkiej. No świetnie, właśnie oczekiwałem na taką odpowiedź. Widzi ksiądz, nawet nie musimy mówić, rozumiemy się bez słów, bardzo dobrze. To nam ksiądz Karol zaśpiewa i zagra. Zagrać to nic nie zagram, bo nie mam klawisza przy sobie. A co mogę zaśpiewać? Nie wiem, szczerze mówiąc. Jakoś tak się wyśpiewałem z tych kolęd przez te 2 dni ostatnio, bo robiłem już? Takie... Człowieku, do 2 lutego. Nie, do 2 nie. Dlaczego? Znaczy, no tradycją można, ale my tam chyba po chrzcie pańskim już polecimy okresem zwykłym. Ja do 2 jeszcze. To znaczy się już wtedy tak mieszam, ale... A to tak, no to taki miks, okej, to tak, też tak będzie, no. Miks taki będzie, czasami tam wleci jakieś lulajże Jezu. Ja muszę trochę... Moi drodzy, napiszcie, jaką chcecie kolędę od księdza Karola. Jeszcze raz? Jaką chcecie kolędę od księdza Karola? Kolędę? Hej, kolęda po górach i dolinach. Nie znam. Nie znam tego. A ksiądz, czy ksiądz Karol zna kościółek na górce? Nie? Ale z chęcią poznam. To jest ładne, zagram to. To poprosimy. Ten ksiądz Sebastian zna te takie właśnie kolędy, których ja nie znam, albo pastorałki. To jest taka bardziej pastorałka. A zna ksiądz Sebastian kolędę pod tytułem Był pastuszek bosy, na fujarce grał. Słyszałem tak? To, ale tak tego nie znam dobrze. Słyszałem to kiedyś, ale tak tego nie znam, żeby to zagrać. No tak. Właśnie, ja też tego nie znam, ale to jest taki hit. Mój rektor to zawsze śpiewał. Kościółek na górce, szopkę przypomina. Tutaj przyszli odpocząć Józef i Maryja. Wśród górali im dobrze, bo owieczki grzeją. Jedlina pachnie w koło, powiało nadzieją. Na pasterkę dzwonią dzwonki przy góralskich saniach. Wszyscy spieszą dziś z ochotą, by Panu się kłaniać. Na pasterkę wszyscy idą, na skróty po śniegu. Nie chcą Panu skromne dary, lekko im na sercu. Niosą Panu skromne dary, lekko im na sercu. Piękna, pierwszy raz słyszę, ale bardzo ładna. A czy to ksiądz Karol zna? Już? No jasne, że ksiądz Sebastian... O, pani Bogusia napisała. Super ksiądz Sebastian gra. Pani Bogusiu, no jasne, że super. Ksiądz Karol też super gra. To jest po prostu... Gitarę ma tak opanowaną, że... I ukulele też pewnie. A ksiądz Karol też ukulele już? Nie, ukulele właśnie tak powiem szczerze, że... Jakoś czasu nie mam tak... Nie siedzi? Nie, znaczy...
Lekko siedzi, ale jakbym ćwiczył regularnie, to może by było coś więcej z tego. A czy tę pastorałkę ksiądz Karol zna? Ciągną, ciągną sanie góralskie koniki. Hej, jadę w saniach panny, przy nich janosiki. Hej, jadą w saniach panny, przy nich janosiki. I pa 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 Hej, echo odpowiada, bo mu za to płacą. Hej, echo odpowiada, bo mu za to płacą. I refren. Pa, para, pa, pa, para, pa, para, pa, 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 para, pa, 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 para, pa, pa, para, pa, 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 pa. Hej, lecą skry, zmarnięta ziemia. Tego nie znam, tej przebitki. Hej, tuli się taki, stopy taku. Taki bridge jest tam. Proszę? Taki jest tam jeszcze bridge, jak to mówią. Tak. I tutaj dobrze tej melodii nie znam. Spod kop, spod kopyt, lecą skry. Hej, lecą skry. Zmarznięta ziemia drży. Hej, tuli się. Co by da? Dobra, nie chcę tego źle zagrać. A ksiądz, ja mam takie pytanie, bo gdzie ksiądz siedzi, że potrzebuje polara na sobie? Polaru może. Gdzie ksiądz siedzi? Tak. Jestem tutaj w takiej salce. W takiej salce jestem. Jak tak dłużej siedzę, bo nie mam nic takiego, prawda, jeszcze pod spodem. I tak, Rozumiem. Ja taki jestem trochę, przyznam się, zmarzluch. No tak. No trzeba dbać o siebie. A już chodzicie po kolędzie? Od jutra. No, my też właśnie, my też. Dlatego dzisiaj wcześniej, bo już te live'y późną porą to niewskazane. To jakąś ostatnią kolędę na porządek, bo nie chcę zabierać czasu, bo tam już patrzę, że 3 minuty. Ksiądz Karol na co zaśpiewa? Co mogę zaśpiewać? Przybierzeli do Betlejem pasterze, grając kocznie dzieciąteczku na lirze. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Oddawali swe ukłony w pokorze, Tobie serca okotnego, o Boże. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Pięknie. O. Dobrze, no księże Sebastianie, ja proszę o modlitwę w moich intencjach też, żebym ja się tutaj nie rozchorował, bo coś czuję, że coś mnie bierze. Tak dzisiaj mam nadzieję, że jak się wyśpię, to będzie dobrze. Trzeba jakąś wziąć miksturkę na świętego Jana. Na święte, ale była. Był nawet obrzęd poświęcenia, którego dokonałem. I wszyscy, którzy byli w kościele, spożywali. No i fajnie. No. Także pozdrawiam wszystkich serdecznie. Życzę dobrych owoców modlitwy. I do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się, wszelkiego dobra. Do kiedy planujecie kolędę? Tak. Słucham? Orientacyjnie. Do kiedy planujecie chodzić po kolędzie? Tak, orientacyjnie. Ojej, na live. Powiem to na live. Na początku myśleliśmy, że do 15, ale ksiądz proboszcz po rozmowie ze mną jednak stwierdził, że skończymy wcześniej, bo warto by było, żeby wikariusze mieli trochę wolnego. Okej, muszę coś odsunąć. Trochę wolnego. A to macie, też macie jakieś ferie, czy nie? No, mam nadzieję. Jakieś zimowisko planujecie? Tu na razie jest ściernisko, ale będzie zimowisko. Będzie, wiedziałem, że będzie. Będą narty, chyba co? Nie? Zimowiska nie planujemy.
O, proszę bardzo, to szkoda. Nie w tym roku, może w innym. Dobrze, księże Sebastianie, pozdrawiam serdecznie, wszelkiego dobra. Dziękuję, z Panem Bogiem. Dzięki, z Bogiem.